Największym prezentem jest to, że się spotykamy wszyscy z rodzinami. No to najbardziej wyczekuję. Zdrowie przede wszystkim. Zdrowie chyba jest najważniejsze, a w moim przypadku o niczym innym mnie w tej chwili nie marzę. Mnie wszystko cieszy związane z motocyklami, z gadżetami różnymi, typu, nie wiem, kubek Harley'a Davidsona czy jakieś drobnostki, ale to, co jest związane z motocyklem, to mnie bardzo cieszy. Przede wszystkim boiska do trenowania dla młodzieży. To ciężko mi powiedzieć o takich przygotowaniach, bo się jeździ zawsze do mamy, tak? I to tak naprawdę to mamy przygotowują to wszystko. Bardziej brałem udział w tych przygotowaniach wtedy, kiedy byłem w domu, kiedy mieszkałem jako dziecko, to wtedy wcześniej były takie już przygotowania. Te przygotowania teraz troszeczkę mnie omijają. Oczywiście taką tradycją w tej chwili u nas jest ubieranie razem z moimi dziećmi i z moją żoną choinki, obojętnie gdzie jedziemy, czy jedziemy to do siebie, do domu, to próbujemy to wspólnie wszyscy razem robić. Ulubione to przede wszystkim zupa grzybowa z dużą ilością makaronu i karp. Smażenie karpia, tak? Łowię, tak więc już kilkanaście razy to robiłem, tak więc smażenie ryb chyba najbardziej. Nie biorę się do zupy. Przybierzeli do Betlejem. Wszystkie kolędy. Lubię słuchać. Nawet swego czasu, grając za granicą, jeżdżąc na treningi przed tym czasem takim świątecznym, miałem zawsze jakieś CD z kolędami i jak gdyby się wprawiałem się w atmosferę, ale lubię posłuchać kolędy. 27-28 wyjeżdżam już na jakiegoś Sylwestra. Zazwyczaj w góry. No mnie zawsze było fajnie, gorąco. Spędzanie z tymi najbliższymi przyjaciółmi, w większości z tymi, co żeśmy się zapoznali na boisku czy w jakimś klubie. Fajna sprawa. Ale te Sylwestry gorące zawsze były. Zabawa. Nie, może nie King of the Disco, próbowałem jakoś być w czołówce. A był taki kiedyś kulik, pojechaliśmy właśnie całą paczką i pamiętam, jechaliśmy takimi dużymi saniami, no i gdzieś tam żeśmy wjechali na jakąś muldę, kulik się cały przewrócił i Daniel Dubicki, pamiętam, trzymał w ręku alkohol, przewrócili się wszyscy. Swojej wtedy narzeczonej nawet nie zdążył złapać, ale mówi: trzymam, mam to, co mam mieć w ręku, nie bójcie się. Tak więc taka zabawna sytuacja i to było chyba w 90, 99 roku, tak więc lata temu.